Dzień dobry, Ewa Jaśla-Dwanicka, naszym gościem. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, bardzo mi miło. To co, zacznijmy od harfy, bo Pani jest kojarzona z harfą, więc byłoby głupio, gdyby nie zapytał o harfę. Jak to się zaczęło, ta przygoda wielka zwana życiem z harfą? Zaczęło się tak, że urodziłam się w Bytomiu i w Bytomiu jest do dzisiaj znakomita szkoła muzyczna. A jest tam szkoła muzyczna od samego początku, zaraz po wojnie, bo ludzie, którzy, muzycy mieszkający we Lwowie, w Stanisławowie po wojnie byli przesiedlani, a muzycy przyjechali do Bytomia, wiedząc, że w Bytomiu jest opera i szkoła muzyczna, szkoła baletowa. Także takie nazwiska jak Chiolski, Paprocki to były. Nazwiska to byli fenomenalni śpiewacy, którzy wyszli, przyjechali do Warszawy z Bytomia. Więc chodziłam do szkoły muzycznej, uczyłam się gry na fortepianie, a potem zauważyłam, że tam jest jakiś inny instrument. Chciałam być inna od moich wszystkich koleżanek, wszystkie grały na fortepianie. To mi się wydawało niezbyt oryginalne i mając 12 lat zaczęłam poszukiwać czegoś bardziej oryginalnego i oto była harfa. A harfa była znaleziona w Bytomiu na strychu jakiegoś domu. Ktoś sobie pomyślał, wygląda jak instrument muzyczny, szkoła muzyczna jest, zabierzemy, zabrali. A też tak się złożyło, że właśnie z Lwowa przyjechała moja nauczycielka ze swoim ojcem, a jej ojciec naprawiał harfy, a ona grała na harfie. Także wszystko się zgadzało. No i od tego momentu zaczęłam grać na harfie, a potem właściwie chciałam pójść do szkoły dramatycznej w Krakowie, ale rodzice mówią, a nie szkoda ci tej harfy, już tyle lat grasz. Nie wiem, czy potem nie żałowali, bo gdybym była aktorką, to bym została w Polsce. A że mówiłam językiem światowym, muzyką, no to udało mi się pojechać i już tam zostać. Stąd harfa. No tak, i ta harfa przyniosła też wiele sukcesów, wiele nagród. A która dla Pani jest jakoś szczególnie ważna, albo z którą Pani ma bardzo miłe wspomnienia? Taką pierwszą nagrodą to była dla mnie, ja w konkursach nie bardzo uczestniczyłam, dlatego że w Polsce mieszkając, no to z tej Polski Ludowej nie bardzo się wyjeżdżało gdzieś na jakieś konkursy, a będąc w Stanach uczyłam się u profesora, który zaprosił na ten konkurs, a że był Węgrem, to mu zależało, żeby dziewczyny spoza żelaznej kurtyny przyjechały, zapraszał je i dopilnował, żebyśmy przyjechały. Ja czekałam 7 dni już. Konkurs, na który mnie Polska wysłała, był w trzecim etapie, kiedy ja wreszcie dotarłam. Więc ja tam niewiele zawalczyłam, ale wygrałam stypendium, a dla mnie to było najważniejsze. No, a potem już założyliśmy The New York Harp Ensemble i z tym Harp Ensemble ja jeździłam po całym świecie. A w 72 roku był ogólnoamerykański konkurs harfowy w San Diego i tam zajęłam drugie miejsce i to był mój bardzo duży sukces. Z tym, że właśnie mój mistrz nie bardzo chciał, żebym ja gdziekolwiek jeździła, bo założył ten harp ensemble. Ja byłam członkiem, założycielem i bardzo mnie potrzebował. W związku z tym robił wszystko, żebym u niego się uczyła. U niego robiłam magistrat na Uniwersytecie Nowojorskim, a potem doktorat. No i jednak jeździłam z tą grupą i też nie żałuję. Bo mogłam na przykład być asystentką w Bloomington, Indiana, to jest taka mekka muzyków, nie tylko harfistów, od nie wiem, pół wieku. Ale to jest gdzieś Bloomington, Indiana. Ja chciałabym być w sercu Ameryki, tym sercu kultury i to był do bardzo niedawna Nowy Jork i mam nadzieję, że się otrząśnie z tego, co teraz się dzieje i znowuż będzie tym miastem, tą cudowną energią, do której tak bardzo tęsknię i która mi była potrzebna, żeby uczyć w Polsce. No tak. To ja jeszcze zatrzymam się na tych podróżach związanych z muzyką, związanych z harfą. W jakich miejscach Pani była? Byłam prawie w każdym kraju europejskim. Kiedyś to właśnie liczyłam i wyszło 65 tych krajów. Jeździliśmy tam samochodem. Przypłynęliśmy na przykład któregoś
którejś jesieni przypłynęliśmy z Nowego Jorku takim statkiem pod tytułem Leonardo da Vinci. Płynęliśmy z Nowego Jorku przez Boston, potem tam Palma de Mallorca, tam Lizbona, tak, i do Genui. Lizbona i do Genui. I tam wsiedliśmy w ciężarówkę, żeby te cztery harfy zabrała i podróżowaliśmy potem po Europie. Natomiast dwa razy byliśmy dookoła świata, więc zawsze zaczynaliśmy od Europy. Na przykład we Włoszech byliśmy przez chyba 10 lat co roku. Mieliśmy tournée. W Turcji byliśmy chyba 7 lat pod rząd. Też tam na różnych festiwalach i z filharmonią jedną, drugą. A potem lecieliśmy dalej. Lecieliśmy przez Teheran na Bliski Wschód i potem na Daleki Wschód. Byliśmy w Hongkongu, w Singapurze, w Bangkoku, w Korei Północnej, w Chinach. Byliśmy w Japonii i z powrotem przez San Francisco do Nowego Jorku. No pięknie, czyli faktycznie muzyka, która tak... Tak, to było dookoła świata, natomiast mieliśmy parę turnę po południowej Ameryce. Najpierw Centralna Ameryka i potem południowa. No to też to było, pamiętam, jedno turnę to było 33 dni. I w tych 33 dniach mieliśmy chyba 34 startów i lądowań. Czyli to było takie dosyć trudne. Ale tam no to zwiedziliśmy od, no tak jak mówię, od Meksyku przez Panamę, Kostarykę, Gwatemalę, Honduras aż do Argentyny. I z powrotem tu Brazylia, tam Brazylia, Boliwia. No w Kanadzie byliśmy, to było fantastyczne turnę. Samochodem, z przyczepą, a tam cztery harfy. To było bezsensowne, ta przyczepa, to było nieporozumienie. Te harfy były zimne i w ogóle ona ciągnęła. Przyjeżdżaliśmy przez Jasper Park. To z jednej strony jest góra, taka bardzo stroma, a z drugiej strony jest przepaść, a my tutaj coś pięknego. I padał śnieg, nie no. Także różnych... Najbardziej na północ to byłam 30 mil od Alaski w Kitimat. A co jest urocze, to gdziekolwiek by człowiek nie był, czy w Paramaribo, czy w Tegucigalpa, czy właśnie w Kitimat, wszędzie Polacy. Bo jedna z harfistek, żona naszego dyrektora, Barbara Pniewska, no to wiadomo, że polskie nazwisko, bo moje tam Jazzlor. To nie wiadomo, co to może być ewentualnie, natomiast z Pniewską nie ma wątpliwości, no to przychodzili Polacy. No, w Stanach, jak mieliśmy turnę, to zawsze też przychodzili, potem opowiadali, że którym oni są pokoleniem i mówili tak piękną polszczyzną, taką polszczyzną mickiewiczowską, taką polszczyzną, która się nie zmieniła, oddajmy na to 70 lat. A starali się mówić, jak był ten dzień płaski, parady robili sobie. Urocze to wszystko. No to faktycznie muzyka otworzyła Pani ten świat i przybliżyła i mogła Pani namacalnie go dotknąć, bo faktycznie ze słowem byłoby różnie, prawda? Gdyby skończyła Pani PWST. Też muszę Panu powiedzieć, że mi się to udało jeszcze z tym moim marzeniem aktorskim, dramatycznym, bo doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby troszeczkę o tych harfach opowiadać, bo nagle przychodzą cztery dziewczyny w białych sukniach, jak anioły wyglądające, cztery przepiękne instrumenty. No i żeby trzeba było coś tam powiedzieć, a czemu cztery harfy, a co to w ogóle jest ta harfa, co to za mebel. No i ja byłam wybrana, żeby mówić, no bo będąc Europejką, która się nauczyła najpierw po British English, najpierw po brytyjsku, a potem dopiero po amerykańsku, to była też przygoda fenomenalna. Ja przez 3 miesiące w Stanach nie mówiłam nic. A po angielsku mówiłam tak dobrze, że w Warszawie skończyłam tę szkołę metodystów i miałam konwersacje jeszcze prywatne po angielsku, ale jak przyjechałam, to mnie w ogóle nie rozumiano. Ja się tak speszyłam, że w ogóle nie potrafię mówić i przez 3 miesiące nie mówiłam.
No, ale jak już się nauczyłam tego amerykańskiego, to ja mówiłam tak, że mnie wszyscy rozumieli. A mieliśmy taką Amerykankę, jedną, drugą, one w ogóle nie chciały nic mówić, bo po pierwsze, a po drugie, no, ich języka angielskiego gro ludzi za granicą nie rozumiało, a mnie rozumiało. No, także to jeszcze też parę tam wiadomości, które starałam się powiedzieć dowcipnie, że to też działało i mówiłam po angielsku. I na przykład tak się nauczyłam po włosku mówić, bo do Włoszech żeśmy jeździli, do Włoch jeździliśmy tyle razy i ja słuchałam, jak to jest tłumaczone na język włoski, to co ja mówię po angielsku. I w ogóle się musiałam ich korygować. I jak się zorientowałam, że ja potrafię rozumieć i potrafię nawet to skorygować po włosku, to potem sobie napisałam tą moją mowę po włosku, dałam Włochowi do skorygowania i się tego nauczyłam na pamięć. No i tak żeśmy. Także tak, ale oczywiście mowa, muzyka to jest cudowna mowa, to jest cudowna i trafia do wszystkich ludzi w Chinach. No przecież to było, my byliśmy pierwszym zespołem kameralnym, a chyba w ogóle no jednym zupełnie z pierwszych, zaraz po New York Philharmonic z Seiji Ozawa, który pojechał w 80 roku. Pojechaliśmy do Chin, no to wiedzieliśmy, że w Pekinie, najpierw byliśmy w Pekinie, tak, w Pekinie, że chcą dwa koncerty, ale tuż przed wyjazdem poprosili o trzeci, no to jeszcze tam żeśmy wymyślili, który, z których utworów zrobimy trzeci program, a potem, że ma być jeszcze, jak wylądowaliśmy, to pierwsza wiadomość, czy możecie jeszcze jeden koncert dać. Także od razu to, no byliśmy sensacją, w tych latach byliśmy sensacją. Teraz grupa Mozarta, gdzie jest mój bratanek, jeździła tam bardzo często. No i jak Filip mi opowiada, jak wygląda Pekin, ja nic mi to nie przypomina z tego mojego Pekinu. Nic nie przypomina. A jak pani na przykład teraz była na chwilę u nas w Cieszynie i w czeskim Cieszynie i w naszym regionie, to tak. Tak, wiedziałem, że się pomylę. To zestawiła sobie pani swoje wyobrażenie, jak pani pamięta nasz region, z tym, co teraz jest? Czy to była różnica? Czy się dużo zmieniło? Jak pani mnie, na to mnie nie było 14 miesięcy. Aha. To nie jest tak dużo. To ja nie jest tak dużo. Na 3-4 miesiące, tak jak ja co roku jeżdżę. Co roku jeżdżę dwa razy. Bo pani dzieli teraz swój świat pomiędzy Stany Zjednoczone a teraz. Wie pan co, ja nic nie dzielę, ja nic sobie nie planuję. Pan Bóg jest dla mnie taki dobry, że mi takie scenariusze pisze, że ja tylko się kłaniam na kolanach, dziękuję za każdy dzień. Ja planowałam być od lutego do maja, do czerwca, a potem cała rodzinka miała do mnie przyjechać do Cieszyna we wrześniu, a potem ja miałam przyjechać na Boże Narodzenie. Tutaj nagle szlaban, no to... I widzę, że właśnie chciałam zobaczyć, jak to działa, jak to miasto znowuż próbują podzielić, ale już żeśmy się nie dali. Na początku tej pandemii to się jednak to miasto podzieliło, prawda? Bo no, musieli zamknąć, oczywiście. Nie bardzo było wiadomo, jak ten problem rozwiązać. No więc, ale od razu się zrobiły spacery po obu stronach Olzy tych ludzi, którzy musieli do pracy iść. No po prostu oni mieli rodziny do wyżywienia. I właśnie to miasto już się pięknie połączyło. Ja pamiętam ten moment, kiedy chodziliśmy po obu mostach tam i z powrotem i żeśmy szampana pili, jakąś grochówę żeśmy jedli. I nie mogliśmy się nacieszyć tym, że to miasto jest znowuż jednym miastem. I dobrze nam jest razem i mamy wspólne projekty, głównie właśnie artystyczne, czy tam historyczne, muzyczne, te dekady, te filmy. No i to fantastycznie działa, fantastycznie. I co z tego zostało? I teraz już cały czas jest otwarte, no znowuż było zamknięte, jak w Czeskiej Republice było bardzo dużo tych zakażeń i trzeba było się pozamykać. I nie można było przejechać z powiatu do powiatu. No to wtedy ja już miałam bilet kupiony, ale zmieniłam przylot na miesiąc później. Na miesiąc później, jak już w Czeskiej Republice można się było przemieszczać. I od momentu ja przyleciałam 13 kwietnia, a od 16 kwietnia byłam w Cieszynie czeskim.
młody człowiek z mojej rodziny przywiózł mnie do czeskiego rodzina. Do czeskiego Cieszyna nie było żadnego patrolu. I od tego momentu chodziłam codziennie do Cieszyna, przez granicę tam i z powrotem. I to było jak zawsze od czasu do czasu jakieś tam samochód stał Straży Granicznej, ale czy Straży Miejskiej, ale spokojnie. To dobrze. Zapytam panią na zakończenie, już niestety muszę kończyć, ale zapytam, bo być może młodzi ludzie słuchają nas, oglądają i tak chciałbym zapytać właśnie panią o to, co jest ważne w życiu, jak należy albo jak warto żyć, albo czym się kierować, czy ma pani jakieś zasady? One wiadomo, że wynikają z tego, jak aktywnie, artystycznie pani spędziła cały ten czas, który był dany, ale być może da się wyartykułować jeszcze jakieś takie rady, wskazówki, być może jakieś myśli. Z mojego doświadczenia wiem, że bardzo warto słuchać, co my sami mamy sobie do powiedzenia w każdej sytuacji. Spotykamy ludzi i albo od razu dajemy temu człowiekowi szansę, że to będzie bardzo dobre spotkanie i że będziemy mieli sobie nawzajem coś, mamy sobie coś do zaoferowania nawzajem i że warto być otwartym i że warto być optymistycznie nastawionym do ludzi. A jak się spotyka znowuż kogoś i czuje się, że człowiek ma ciarki na plecach, mi się tylko dwa razy w życiu tak zdarzyło, tak, że to nie jest źle, ale za każdym razem miałam rację. Więc trzeba takie negatywne ciarki, tak? Rozumiem. Takie negatywne ciarki, tak, niestety. Ale tak jak mówię, to tylko dwa razy mi się zdarzyło. No, ale trzeba się słuchać, trzeba mieć marzenia i te marzenia są właściwie istotą naszego życia, bo jeśli idziemy za tymi marzeniami, to sama droga jest wspaniała. Samo to dochodzenie jest wielką przygodą, bo idziemy do naszego celu. Coś żeśmy ukochali, umiłowali i to robimy. Ja mam szczęście, że całe życie właściwie żyję z moją pasją, z tym, co ja lubię robić. I ja lubię być młodzieżą i potem ja lubię partycypować w ich rozwoju. Więc jak chcesz to robić, to rób, ale też jest najważniejsze, żeby chcieć coś robić, żeby mieć jakieś, żeby nie siedzieć w domu. Właśnie. I co też ja przeżyłam, nie bać się, absolutnie nie bać się. Podejmować ryzyko, mając to przeświadczenie, że jak masz w sobie tą energię taką bardzo pozytywną, to tą energią będziesz się dzieliła ze swoim otoczeniem. I wtedy jak idziesz z uśmiechem, to ci ludzie też się uśmiechają. No po prostu to jest taki mechanizm, prawda? Jak się idzie ze spuszczoną głową, to się i tak potkniesz. No właśnie. Jak idziesz, prawda? Jak idziesz do przodu i masz jakieś tam ogniki w oczach, bo wszystko ci się podoba, bo wiesz, że ci się uda. Wcześniej czy później ci się uda, a każdy dzień jest przygodą i za każdy dzień należy. I za każde spotkane osoby trzeba się cieszyć, że człowiek miał taką możliwość i no i tylko w ten sposób i do gwiazd. Pięknie. Bardzo dziękuję za tę puentę, za to, że każdy dzień jest przygodą i właśnie, że do gwiazd mamy gdzieś tam sięgać po te gwiazdy w tym takim metaforycznym oczywiście znaczeniu. Pani Ewa Jaśla-Walicka była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia, bo dzieli nas, prawda, pomiędzy Stanami a Cieszynem, no co najmniej 6 godzin, jak rozmawiamy. 6 godzin, no tak, u mnie już dzień wstał, już mogę światło zgasić. Dobrze, dobrego dnia w takim razie i dobrego tygodnia i do zobaczenia u nas, w naszym regionie. Do widzenia. Do widzenia.